Na pomysł zbudowania schronu w przyszłej mediatece odpowiedział prezydent Suwałk. Koncepcja pojawiła się, gdy Najwyższa Izba Kontroli wystawiła miażdżącą ocenę polskiemu systemowi obrony cywilnej, publikując raport o dostępności i jakości schronów oraz miejsc ukrycia. Powstałe w nowym obiekcie miejsce miałoby być schronieniem dla ludności cywilnej zamieszkującej domy jednorodzinne przy ulicach Szpitalnej, Rejmonta, Szczęsnowicza, Reja, Pułaskiego, Narutowicza i Żeromskiego. W odpowiedzi na interpelację radnego włodarz miasta zawarł nie tylko informację, że wybudowanie schronu dostępnego dla znaczącej ilości osób wiąże się z istotnym wzrostem nakładów na inwestycje. Pozytywne rozpatrzenie interpelacji Wojciecha Pająka wymagałoby również przygotowania dokumentacji zamiennej i zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Z prezydenckiej odpowiedzi dowiadujemy się również, że w przyszłej mediatece zaplanowano spełniające wymogi miejsce ukrycia, ale ma ono powierzchnię zaledwie 31 m2 i jest przeznaczone dla pracowników instytucji. W podziemiu schronić się będzie mogło, według aktualnego planu, zaledwie 31 osób. O zabezpieczeniu mieszkańców zatem nie może być tutaj mowy.